Merkel odchodzi po 16 latach. Wypowiedzieli się Niemcy wybory w Niemczech. Sondaż, większość Niemców nie będzie tęsknić za Merkel. Większości Niemców nie będzie brakowało Angeli Merkel, wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie gazety Augsburger Allgemeine. Znak zapytania Mutti, po 16 latach rządów odchodzi ze stanowiska. W sondażu gazety Augsburger Allgemeine, na pytanie, czy po zakończeniu kadencji Angeli Merkel, jako kanclerza federalnego będzie ci jej brakować, 52% pytanych odpowiedziało, nie, zdecydowanie nie, lub, raczej nie. 38% stwierdziło, że będzie tęsknić za polityk Stu, jako kanclerzem. 10% jest niezdecydowanych. Według badania odsetek osób, które twierdzą, że będą tęsknić za Merkel jest najwyższy wśród zwolenników chadeckiej Unii KTUCSU i wynosi 63%. Z kolei wśród ankietowanych wyborców skrajnie prawicowej AfD odsetek ten wyniósł zaledwie 2%. Gdy w 2005 rok Angela Merkel została pierwszą kobietą kanclerzem Niemiec, nie było jeszcze iPhone'a, przypomina Augsburger Allgemeine. Każdy, kto urodził się po 2005 roku, zna Merkel tylko jako kanclerz Niemiec. W czasie sprawowania urzędu musiała przeprowadzić kraj przez różne kryzysy, np. kryzys finansowy, a ostatnio kryzys związany z pandemią koronawirusa. O swoich planach na czas po kanclerstwie 67-letnia Merkel mówi, najpierw się trochę prześpię, a później zobaczymy. W niedzielę odbywają się w Niemczech wybory do Bundestagu, w których Merkel już nie startuje. Jej następcą zostanie najprawdopodobniej albo Olaf Scholz z prowadzącej w sondażach SPD, albo Armin Laschet z chadeckiej CDU, która depcze po piętach socjaldemokracji.